Śmialiście zdolne asy, to przez przypadki by nie odmienili słowa ananasy. Z angielskiego nie kumali nawet how do you do. Ich poziom to, że piesek robi hała krowa mu. Na WF-ie goście, każdy najlepiej kopnie. Ja to byłem dla nich tłusty kotlet i nie byłem ziomkiem. Bo grubas jak ten z bajki, no i tyle. Dupy z klasy w trzecim roku wciąż myślały, że to imię. W podstawówce było dwóch takich, co zeza mieli. Zawsze obrażali, nie wiedziałem czemu wtedy. Nieraz byłem płaczu bliski, ale strachu nigdy. Jak się chciałem bić, to byli szybsi. Jak to możliwe, że nigdy nie dostali w mordę? Po prostu szybciej biegali, uciekali ciągle. Teraz rozumiem, czemu chcieli czuć się lepsi. Wiecznie byłem wyśmiewany, bo sami mieli kompleksy. Człowiek od dziecka wychowywany jak bestia, świadomy swoich wad, twoje wady lubi prześmiać. Wybiera słaby punkt i szpilę wbija, bo wtedy się czuje lepszy i na chwilę zapomina o tej kuli, co mu ciąży u nogi. Potem przychodzi drugi, ciągnie za łańcuch i ściąga do podłogi. Ten z kolei ma ucho za duże, co za frajer. Przychodzi następny kulawy i ciągnie za nie. Potem liceum, z duszy polewka na chwilę ustała. Śmiali się z klasy, przyznaję, chodziłem do humana. Tam sam nie byłem święty, hamas grywałem wiecznie. Kornelia była niska, nazywałem ją karzełkiem. Miałem ego przerośnięte i dopiero później życie pokazało, w jakim byłem błędzie. Byłem leniwy od zawsze, matura nie zdana. Jebać poprawkę w Holandii wolałem jarać. To było głupie, a ludzie dla mnie to idioci. Takie myślenie głupiego rozpoznasz po tym. Potem poznałem paru nowych znajomych. Minęło parę lat i trochę się już dowiedziałem o nich. Jeden śmieje się, że złapie mnie za cycka. Niezła zabawa, ciągle mi ciśnie, a kutas R nie wymawia. Mówił o reżyserze, co w ogóle wpisać. Jak on się nazywa, Szwestek? Hemi Gostujica. Człowiek od dziecka wychowywany jak bestia, świadomy swoich wad, twoje wady lubi prześmiać. Wybiera słaby punkt i szpilę wbija, bo wtedy się czuje lepszy i na chwilę zapomina o tej kuli, co mu ciąży u nogi. Potem przychodzi drugi, ciągnie za łańcuch i ściąga do podłogi. Ten z kolei ma ucho za duże, co za frajer. Przychodzi następny kulawy i ciągnie za nie.